Cześć, tu Natalia. I Mateusz. Zapraszamy Was do wysłuchania podcastu Zakładki. Tutaj książki są powodem do tego, żeby się spotkać i pogadać. A Wy możecie posłuchać tych ubocznie powstałych rozmów. Hello! Cześć, 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 cześć. Tak chciałam dzisiaj inaczej zacząć, bo zawsze mówię cześć. W dzisiejszym odcinku, w ogóle dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ mówimy do mikrofonu. I mamy nadzieję, że słyszycie tę jakość dźwięku znacznie lepszą. A dzisiejszy odcinek, to nie, że zdradzę Wam jakieś niesamowitą tajemnicę, dlatego że już widzicie nazwę tego odcinka, więc możecie się domyślić, o czym będzie. A więc dzisiejszy odcinek jest o książce pod tytułem Berbeka, Życie w cieniu Brodpiku, która została napisana przez Dariusza Korotko oraz Jerzego Porębskiego. Została wydana w 2020 roku i ma 434 strony plus obrazki. Mateusz bardzo mocno kazał mi dodać ten fakt, żeby Was bardziej zachęcić do tej lektury. Tak. No. Tak, bo uznałem, że jeżeli powie, że 434 strony, to część ze słuchaczy stwierdzi, o nie, to za dużo nie czytam, odkładam, w ogóle nie słucham już więcej tego podcastu. Ale jak usłyszycie, że są tam obrazki, piękne widoki, są tam zdjęcia gór, okolic górskich, zdjęcia ekip, które się wspinają i to naprawdę powoduje, że dużo szybciej się czyta, dużo lepiej się obrazuje tą rzeczywistość, no to wtedy naprawdę lepiej i szybciej się czyta. To na samym wstępie porozmawiamy trochę o głównym bohaterze, czyli Macieju Berbece. On urodził się w 1954 roku, a zmarł w 2013. Główny bohater jest himalaistą, ale nie tylko. On tak naprawdę zajmował się wieloma dziedzinami w swoim życiu, skończył liceum plastyczne, więc był także scenografem, grafikiem. Pomagał później także swojej żonie w tworzeniu wielu scenografii do teatru. Więc miał on dużo zainteresowań, był także ojcem. No nie wiem, chyba przede wszystkim był tym himalaistą. Co ty o tym sądzisz? Myślę, że to też, że na pewno dla niego ważne było to, że był ojcem, bo miał bardzo dobrą relację ze swoimi synami, więc na takiej stopie prywatnej był przede wszystkim ojcem, na takiej stopie hobbystycznej był przede wszystkim himalaistą, na zawodowej był przewodnikiem, ratownikiem. Ale no właśnie, ale książka skupia się przede wszystkim wokół tego tematu górskiego i tego himalaizmu. Maciej Berbeka to bardzo zasłużony himalaista, swego rodzaju legenda wśród Polaków, którzy zajmują się tą dziedziną sportu, bo pewnie można to nazwać sportem całkiem śmiało. On jako pierwszy zimą zdobył ośmiotysięcznik w latach 80., kiedy jeszcze nadal myślano i ludzie żyli w przekonaniu, że niemożliwym jest wejście na wysokość ponad 8000 metrów w trudnych zimowych warunkach bez butli tlenowej. Maciej Berbeka to zrobił i robił to później wielokrotnie, ale pierwszy raz zdobycie 8000 zimą bez tlenu miało miejsce na górze Manaslu. Manaslu. Mhm. Potem jeszcze na Oczooju. Czooju. Czooju. Mhm. Trudne są te nazwy gór, tak. Musicie mi to wybaczyć, bo wcześniej naprawdę z tym ale nie ja tu od razu muszę wtrącić, że kto oczywiście pójdzie w góry zimą na powyżej 8000, jak ktoś powie, że to jest niemożliwe, żeby to zrobić, no Polak to zrobił, no, oczywiście, nie dziwi mnie to, że spróbował. Tak. Nie wiem, ile w tym prawda, ale podobno kiedyś w czasie w XIX wieku, w czasie kampanii napoleońskich, Napoleon miał powiedzieć takie słowa, że jeżeli coś jest dla was za trudne, albo uważacie, że to jest niemożliwe, to każcie to zrobić Polakom. Nie wiem, czy dlatego, że tym sposobem skażecie ich na śmierć i będziecie mieli spokój, czy dlatego, że oni to na pewno zrobią. No ale mam nadzieję, że to pierwsze, że to druga wersja, czyli że na pewno to zrobią Polacy, ludzie do zadań specjalnych. No właśnie, i potem, po tych dwóch ośmiotysięcznikach, przychodzi rok 88. I wtedy w zasadzie zaczyna się akcja książki, to są pierwsze rozdziały, o tym opowiadają, co dzieje się w marcu 88, bo Maciej Berbeka razem z wyprawą polskich himalaistów wyprawia się w zasadzie na K2, ale z tego K2 muszą zejść, rezygnują z zdobywania szczytu. Tak, to chyba nie jest tajemnica, że do niedawna K2 zimą nie było zdobyte, więc tak.
to wiedzieliśmy, dokładnie, że się nie wydarzy. Nie będzie tutaj zaskoczenia, że w 1988 roku im się nie udało. No nie udało się. No i stwierdzą, że dobrze, no to skoro nie na K2, to schodzimy troszeczkę niżej. O, jest szczyt, który jest niedaleko, jest na nim ładna pogoda. Chodzimy na Broad Peak. No, no ale i... to tylko tak naprawdę dwójka z tych, tak, z tej całej ekipy, tak, tylko dwójka ludzi na to się zdecydowała i to też nie było takie proste, nie? Dokładnie. No i jakby pamiętajmy, to była zima nadal. Pomimo tego, że marzec, no ale to zima. I oni, w zasadzie jeden z nich, czyli Berbeka, ostatecznie nie może zostać uznany za zdobywcę tego szczytu, tego Broad Peaku. Wyprawa znaczy nie się w 88. Kończy. Tak, nie w 88. Wyprawa się kończy. Nie chcemy wam zdradzać, dlaczego tak się stało. W każdym razie no to zdobycie nie zostało uznane. I w pierwszych rozdziałach dowiadujecie się dlaczego, jakie emocje temu towarzyszyły, jakie okoliczności. No i właśnie podtytuł tej książki mówi to Życie w cieniu Broad Peaku. Mówi o tym, że Verbeke zawsze ciągnęło tam do tej góry. Może trochę tylko podświadomie, ale tak, on ma trochę takie filmowe życie, filmowe zakończenie, tak jakby serio ktoś to napisał, scenariusz filmowy trochę, kończy to wszystko. I chyba nawet jest film na podstawie tej książki, w ogóle na podstawie życia tego człowieka, tak mi się wydaje. Może być. Ale nie wiem do końca. Ja w ogóle chciałam też porozmawiać najpierw o tym wspinaniu się w latach 80., bo od razu to, co jest wyjaśnione w książce i to, co też tak sobie uświadomiłam to w tym momencie, że są lata 80., tu jest PRL, tu nic nie ma. Stan wojenny na przykład, wojenny. Bo oni też podróżowali w czasie stanu wojennego. Nie ma kurtek, nie ma spodni, po prostu nie ma mowy o jakiejś bieliźni termicznej. Nie ma pieniędzy na to, nie ma żeby pieniędzy, podróżować. Nic po prostu nie ma. Są problemy z tym, żeby wyjechać za granicę, dostać paszport. Tak, żeby jakieś pozwolenia i tak dalej. A tu nagle grupa himalajstów z Polski, na czele był Zawada, który też jest znamienitą postacią w historii wspinania się w Polsce. No i on właśnie mówi, dobra, idziemy na K2 zimą, nie? I to po prostu tam później jest opisany cały proces zdobywania sponsorów, pieniędzy i bielizny termicznej między innymi, ale musimy sobie uświadomić, że te dwa wcześniejsze szczyty oni zdobyli właśnie bez żadnych, tak, że tak powiem, cacuszek. Bez tlenu. No to jest naprawdę... To trochę pokazuje nam też to, że złej baletnicy, nawet rąbek w spódnicy, prawda? Przeszkadza. Bo teraz mam wrażenie, że jest w dzisiejszych czasach tak, że jak zaczynasz coś robić, nie, no to trzeba się do tego przygotować, no bo nie chcesz tego zacząć robić źle. Jak ktoś zaczyna biegać, no to musisz sobie kupić buty do biegania, prawda? Owszem, oczywiście. Dresik, wiadomo, tak, wrzucić zdjęcie na Insta. Tak, no bo jest takie przeświadczenie, że od razu sobie zrobisz krzywdę. No to też... Umówmy się, jak ktoś zaczyna biegać i biega przez 2 miesiące w złych butach, to nie zepsuje sobie od razu kręgosłupa, nie? No chyba, że biega dzień w dzień po 8 godzin dziennie. No dobra, ale kto tak robi, nie? No, ale generalnie no fajnie to jest tak sobie trochę uświadomić, że ludzie, ci ludzie nie mieli nic. Ni hajsu nie mieli, nic nie mieli i poszli na taką wyprawę i zostali zdobywcami pierwszymi na świecie 8-tysięczników zimą. No ale byli przygotowani fizycznie, to na pewno, tylko nie można im zarzucić. Oni już wcześniej wspinali się po Tatrach i wyjeżdżali w Alpy i też no, mnóstwo innych pasm górskich, więc doświadczenie z pewnością mieli. No pod tym względem Polska też jest dobra do poćwiczenia, bo u nas jest długo zima. Te góry, no są te Tatry, które są górami wysokimi, więc też to jest dobry trening, żeby trochę sobie pochodzić. Dokładnie. Na pewno. A jeżeli mówiłaś o pieniądzach, to przypomniał mi się ten fragment o tym, jak mieli problemy finansowe. Wyprawa, jedna z wypraw, miała problemy finansowe w Indiach. Podróżowali potem jakimiś wielbłądami i tam była taka bardzo ciekawa sytuacja i interesująca rozmowa. Posłuchajcie tego. Kasa wyprawy pusta. Nie wystarczy na opłacanie hotelu w Delhi, ale kierownik ma pomysł. Wymyśliłem, że pojedziemy do Rajasthanu. Wynajmiemy tam jakiś hotelik i przejedziemy się wielbłądami przez pustynię. Wychodziło o wiele taniej, wspomina Korniszewski. Probulski jedzie z Osiką na jednym wielbłądzie. Doktor zaraz za nimi. Nie wierzy w to, co słyszy. Dwaj faceci, którzy byli na Manaslu, przetrwali w ekstremalnych, zimowych warunkach, ocierali się o śmierć, dokonali niemożliwego, a gadają tak. No i mówię ci, stary, jak podeszła z tą igłą, to już miałem ciemno przed oczami. No nie mów. Ale uwierz, taka igła. Jak mnie nie uwalnęła w tyłek, to zobaczyłem wszystkie gwiazdy. Ja bym zemdlał. No i widzicie, tutaj bardzo dokładnie widać to, że oni pomimo tego, że byli przygotowani fizycznie, bo naprawdę chłopy miały krzepę,
no to jednak na przykład bali się igieł. To pozostało z nimi na zawsze. W ogóle ten fragment też pokazuje sposób, w jaki jest napisana ta książka, że jest w niej dużo takich całkiem zabawnych fragmentów i są w tej książce też zdecydowanie bardzo poważne momenty, czasami nawet tragicznie, które przeplatają się z takim rozładowywaniem poprzez humor. Dlatego, że tam często są też przytoczone rozmowy, które się odbywały przez krótkofalówki, czy też przez radio, radiotelefony w górach, gdzie czasami było tak, że ktoś utknął w jakichś strasznych warunkach, jest zamieć, minus 40 stopni i tam ktoś się kogoś pyta, jak tam się trzymasz, a ktoś, że no tam dupa odmraża, ale jakoś idzie i tam generalnie nawet mocniejsze słowa padają, ale no tak, rzeczywiście jest pokazany ten taki motyw życia, w którym przez humor próbujesz przetrwać te naprawdę no, masakryczne momenty bliskie śmierci. Ten humor był też chyba charakterystyczny dla samego Berbeki, bo tam w wielu momentach wiele osób w ogóle w książce, książka jest bardzo dobrze napisana pod względem źródeł, bo naprawdę widać, że pisał ją dziennikarz, bo pisze ją na podstawie osobistych wywiadów z rodziną Berbeki, z jego synami, z jego żoną, z jego matką, z jego przyjaciółmi, znajomymi, którzy z nim podróżowali, i każdy praktycznie wspomina o tym charakterystycznym humorze Berbeki, który generalnie za dużo nie mówił, raczej określają go jako introwertyka, osobę, która nie dzieli się swoimi emocjami, ale jak już opowiada, to potrafi rozładować nawet najbardziej skomplikowane sytuacje, najbardziej negatywne emocje zawsze zamienia w żart i no, jest takim po prostu dobrym duchem. Wszyscy uwielbiali spędzać z nim czas, więc no, idealny człowiek w góry i do trudnych sytuacji. Tak, ale też czytając tę książkę, człowiek mimowolnie zaczyna zastanawiać się nad tym, co w głowie mają ci ludzie, że te warunki w tych górach, naprawdę, może też przytoczymy tutaj zaraz fragment o chorobie wysokościowej, ale generalnie, bo okej, każdy z nas słyszał o strefie śmierci i ma jakieś tam wyobrażenie na ten temat, ale myślę, że dopóki człowiek się tam nie znajdzie, tak naprawdę nie ma pojęcia, o czym mówi, bo ja też dopiero jak zaczęłam trochę bardziej czytać o tym, to sobie zdałam sprawę, jaka to jest masakra dla organizmu i ile może być komplikacji w wyniku nagłego znalezienia się na takiej wysokości. Często są to nawet takie ciężkie do przewidzenia komplikacje, które mogą się ujawnić dopiero po jakimś czasie i tak dalej. A teraz przytoczymy ten fragment, o którym wcześniej wspomniałam. Lekarz wspina się z zapasami i wyraźnie słyszy, jak Lina śpiewa przebój Donny Summer. To nic. To tylko niedotleniony mózg. Himalaiści mają mnóstwo opowieści o odlotach na wysokości. Ryszard Pawłowski schodzi z Nanga Parbat i może przysiąc, że widzi namiot angielskich alpinistów. Nie spieszy im się na szczyt, wylegują się przed namiotami w hamakach. Wołają, machają rękami, namawiają Pawłowskiego, żeby podszedł i też odpoczął. Byłem zbyt zmęczony, nie chciało mi się. Całe szczęście, wspomina himalaista. Jego partner, Bogdan Stewko, ledwo żywy, wgrzebuje się do namiotu na wysokości 7200 metrów i pyta Pawłowskiego, czy też widział pod szczytem budkę z Coca-Colą. Tadeusz Łaukajtys na Daula Giri zdejmuje rękawice i z gołymi rękami rzuca się na radzieckie czołgi. Jest pewien, że jest na froncie i musi bronić afgańskich dzieci przed rosyjskimi żołnierzami. Okupił to poważnymi odmrożeniami. Kamil Gabarski podczas ataku na szczyt Korzeniowskiej w Pamirze, 7105 metrów, widzi budkę z lodami, a potem czarownicę na miotle, która wylatuje z buta kolegi. Nie panikuje, cierpliwie czeka, aż czarownica zrobi rundkę honorową, potem rusza w stronę wierzchołka. Sherpowie są pewni, że Australijczyk Lincoln Hall jest w agonii i zostawiają go na pewną śmierć na granie Mount Everestu na wysokości 8700 metrów. Hall cudem przeżyje, a potem napisze: wydawało mi się, że jestem kolejno w trzech różnych miejscach. W górach śnieżnych, w Australii, które tak naprawdę są tylko wzgórzami. Potem siedziałem w jakiejś chałupie krytej strzechą, gdzie pilnowałem kóz. I w końcu byłem na jakimś wzgórzu, w Polsce. Nigdy nie byłem w Polsce, więc nie wiem, dlaczego sądziłem, że to Polska, ale tak podpowiadał mi mój umysł. Korniszewski może dać na ten temat długi wykład. Rzeczywiście różne rzeczy mogą się dziać, kiedy jest niedotleniony mózg i ja to też trochę obserwowałam, znaczy trochę,
będąc na oddziale covidowym. Ci pacjenci to nie są tacy typowi pacjenci. To jest tak, że ci ludzie mają saturację o ileś tam procent obniżoną w stosunku do tej, jaką powinni mieć. I czasami robią takie rzeczy, że nam się wydają totalnie nielogiczne. Na przykład mają do siebie podłączoną aparaturę, która trzyma ich przy życiu. No i oni ją nagle wyrywają i postanawiają w środku nocy i postanawiają, nie wiem, zacząć biegać po korytarzu czy coś. No a to jest wynikiem niedotlenionego mózgu. Po prostu ci ludzie w tym momencie zaczynają mieć różne halucynacje i nie są do końca odpowiedzialni za swoje czyny. A powiedz mi, czy ty też tak miałaś, że jak czytałaś tę książkę, to czy pomyślałaś sobie, okej, oni wchodzą na jakieś tam bardzo wysokie wysokości, doświadczają tej choroby wysokościowej, która objawia się takim stanem, jakby byli na haju, i że oni to lubią i są trochę od tego uzależnieni i dlatego tak włażą na tego, tak, ale tak jest z wieloma rzeczami. Tak samo, dlaczego ludzie kochają maratony? Jaka jest przyjemność dla twojego ciała w przebiegnięciu na przykład 40 km? Nie mam żadnego pojęcia. Nigdy tego nie chodzi o wydzielające się ponoć endorfiny. I na przykład niektórzy twierdzą, że długodystansowi biegacze są tak naprawdę są heroinistami, ale takimi endogennymi. To oznacza, że po prostu wytwarza im się coś na kształt heroiny, jakiś opiat, ale w ich własnym organizmie. Nie muszą tego egzogennie przyjmować, czyli z zewnątrz, tylko ich organizm to wytwarza. Czyli że oni tak jakby są też uzależnieni. Uzależnieni od tego, co tworzy ich organizm na skutek wysiłku. Tak, na skutek wysiłku, tak. Okay. Wow. I generalnie tak jest tak samo z kobietami, które rodzą, prawda? Że mówi się, że jest mało takich bólów, które można przeżyć w życiu, które są porównywalne z bólem, którego doświadcza kobieta rodząca, a jednak później te kobiety na przykład chcą mieć te dzieci. Że jakbyś porozmawiał, to one nie pamiętały do końca tego bólu. One wiedzą, że było strasznie, ale to jakoś tak się zaciera w ich umyśle, że no bo nikt logicznie, rzecz biorąc, nie chciałby tego przeżyć, nie? Takiego bólu, nie? No jednak człowiek się decyduje z własnej woli i tak dalej na kolejne. I to chyba działa podobnie, że jest jakieś oczyszczenie w takim ekstremum, no nie wiem. Tak samo, nawet jak teraz czytam tą książkę, którą będziemy omawiać w kolejnych odcinkach, w kolejnym odcinku, to tam było to o katarzis. Co to właściwie jest to katarzis? I że idea tego katarzis polega na tym, że na przykład masz pójść na sztukę, na tragedię po to, żeby poczuć tę emocję, tą rozpacz, którą przeżywa ten aktor na scenie, po to, żebyś ty się oczyścił z tego, żeby te złe emocje, które się w tobie kotują, opuściły twoje ciało. I może mi się wydaje, że to też o to chodzi czasem w tych rzeczach, że ty sobie zadajesz ból po to, żeby poczuć szczęście, że to jest takie katarzis. Ja rozumiem, w sensie, że czujesz coś tak skrajnie niewygodnego i tak skrajnie złego, żeby docenić to, że na co dzień tego nie czujesz, i wtedy nagle jak masz błogostan tego, że jesteś zdrowy, jesteś w dobrych warunkach atmosferycznych i tak dalej, to nagle to mega doceniasz. Może trochę tak jest. To też na pewno, na przykład ja zawsze mówię, jak chcesz się poczuć szczęśliwy, to cały dzień nie iść do toalety i się wysił się na koniec dnia. Nie ma takiego szczęścia, naprawdę. To jest coś ogromnego. I człowiek po prostu jak się w końcu wysiusia. Ale też mi się wydaje, że tutaj odgrywa rolę coś innego też trochę. Trzeba mieć specyficzną jednak osobowość i psychikę, nie? No tak. Musisz chcieć być zapamiętanym. Musisz mieć jakiś taki drive. Chociaż no, Berbeka ponoć taki nie był właśnie. Tak, Berbeka generalnie nie lubił podobno chwalić się swoimi zdobyczami i opowiadać o tym, jak wyglądały kolejne wyprawy. Rzadko się dzielił wspomnieniami z nich. Ostatnia wyprawa jest w sumie najlepiej zdokumentowana, bo faktycznie to była polska wyprawa w 2013 roku, więc już była łączność z internetem, relacja na bieżąco, tworzenie bloga i tak dalej. No i uczestnicy tej wyprawy bardzo dobrze też relacjonowali całą wyprawę po powrocie z niej, więc wiem, jak to wyglądało. No ale bardzo wielu rzeczy nadal nie wiemy. Okoliczności, które działy się w czasie wypraw Berbeki, a znamy je tylko jakby właśnie z opowiadań świadków, które poznajemy po wielu, wielu latach, więc faktycznie no rzadko znamy te okoliczności tak dokładnie i też no właśnie się zastanawiam, na ile dla każdego człowieka, który się zajmuje czymś takim, motywacją jest to, żeby dojść na szczyt i żeby mieć takie właśnie swoje osobiste rozliczenie z górą, a na ile dla nich ważne jest to, żeby to robić dla
sławy, dla pieniędzy, dla sponsorów i tak dalej. No bo Berbeka raczej tego dla pieniędzy, sponsorów nie robił, bo mało kto o tym wtedy wiedział. Ale tam nawet na samym wstępie było powiedziane, że to był taki człowiek, który po prostu tego potrzebował, że on autentycznie, że to, że jakby z tym przychodził jakiś rozgłos, to było bardziej... To było efektem ubocznym. To było efektem ubocznym i to raczej chyba takim niechcianym nawet, takim musem. Tak, on wydawał się osobą, która nie lubi rozgłosu. No. Tak. Ale, no nie wiem, ale musi być coś takiego, jak musisz też mieć w sobie jakąś taką chęć zrobienia czegoś, że wiesz, że większość ludzi tego nie zrobi albo... że nigdy by tego nie zrobiła. No jest też w człowieku taki, bo z jednej strony chcemy być bardzo tacy jak wszyscy, w sensie, że być normalnym człowiekiem, okej, to jest jakby zrozumiałe i to jest ważna potrzeba, ale z drugiej strony ma człowiek też taką potrzebę, że chce zrobić coś, czego jeszcze nikt nie zrobił, albo być w jakimś miejscu, gdzie nikt nie był, albo mieć coś, czego jeszcze nikt inny nie ma. Enigmatyczne zaistnienie. To się nazywa chyba luksus, to, że jakby właśnie możesz mieć samochód w takiej modyfikacji, której nie ma nikt, tak? I płacisz za to miliony. Albo taki jacht, którego nie tak, ma tylko nic. To jest właśnie proste, nie? No bo tu, znaczy proste. No, zależy, musisz zdobyć, zdobyć tyle tych pieniędzy, tak? Ale tutaj to chodzi bardziej o coś takiego, że właśnie niezależnie od hajsu, od tego wszystkiego, że zrobisz coś takiego, że wiesz, że 99% ludzi nigdy nie byłaby w stanie się zdobyć na coś takiego. No tak, no podobnie działają wszystkie wyścigi, nie? Biegi i tak dalej. No musisz to zrobić jak najszybciej, bo nikt jeszcze nie zrobił tego tak szybko. Bo nikt nie zrobił tego tak dokładnie, tylko bo nikt nie skoczył. Z tą różnicą, że tutaj naprawdę ryzykujesz życiem. Nie? Że przy tych 8 tysięcznikach. No okej, inne sporty też takie są, Formuła 1. Tam ludzie też giną, ale też wydaje mi się, że nie tak często. Tak, no w górach. Jednak jest coś też takiego, że jak ktoś tak się wspina, zdobywa te 8-tysięczniki i to jest naprawdę całym życiem, no może nie całym, ale dużą częścią, no to, że ci ludzie umierają w tych górach. Jest coś takiego, że no tak. Jednak... No, albo przynajmniej nich, chcą, że część to, z nich ma też to jest takie dla nich takie... Jakby. Tak, to jest takie marzenie. Mhm. Żeby właśnie tam spocząć. No. Że gdzie skończyć. Jedni chcą na morzu, inni chcą w górach. I tak, że chyba raczej ich marzeniem nie jest bycie takim 90-letnim staruszkiem w fotelu. Tam też właśnie w książce jest taki wątek na koniec, gdzie chyba jeden z jego synów mówi o tym, że on sobie nie wyobraża ojca jako dziadka, który miałby siedzieć spokojnie w domu, mieć widok na góry. Że byłby pewnie nieszczęśliwy. Tak, że jakby, że jego ograniczenia fizyczne by mu przeszkadzały w tym, że on nie może nadal chodzić po górach, był tak aktywnym człowiekiem. No i no właśnie. I on nie miał szansy dożyć takiej starości później. No i właśnie może tak chciał właśnie, może tak było. Tak, no lepiej. Chyba to jest jakaś taka podświadoma jednak mimo wszystko chęć. Jest coś takiego pociągającego w śmierci młodej osoby, w sensie, że jest w tym coś takiego pociągającego, że jednak inaczej się pamięta i młode osoby, tak? Inaczej się wspomina. No tak, no bo inaczej jeszcze tyle się było mówi przed o tej nimi. Śmierci, tak, że jest coś w tym innego, że czasami jak jesteś już takim starszym człowiekiem, większość twojej rodziny, znajomych, nie wiem, poodchodziła i tak dalej. I wszyscy patrzą na ciebie jako na osobę starszą, ciche, znają tak, cię z twoich starych lat ciebie, twojego życia. Tak, albo na przykład w ogóle traktują cię w dziecinny sposób, bo może już nie potrafisz się tak poruszać ani wysławiać. Nawet jeżeli twój mózg działa dobrze, to wszyscy będą cię potraktować trochę tak paternalizować, prawda? Paternalizować, jakie trudne słowo. Właśnie nie, tak wymyśliłam. Nie wiem, czy to istnieje. Ale myślę, że zrozumieliście, tak, o co mi chodzi. Tak, jest takie słowo. Tak, a jednak jest coś takiego, że jak umrzesz młodo, no to jednak... Nie... No i wszyscy już będą ci pamiętać, jak byłeś w swoim najlepszym momencie życia. Dokładnie, dokładnie tak. No bo jednak jak umierasz jako stara osoba, no to nie wszyscy, którzy pamiętają cię z tego, jak byłeś młody i co osiągałeś, żyją. Więc oni pamiętają cię jako osobę starszą. Dokładnie. Ale, no właśnie, mówiliśmy o tym trochę, jak ta książka wpływa na nasze patrzenie i no razem z Natalią nie rozumiemy tego, jak można... Znaczy, my nie podzielamy tego, my nie chcielibyśmy wspinać się na 8000 metrów, a tam mieć problemy z oddychaniem i w ogóle z przeżyciem i tak dalej. Ja sobie tego nie wyobrażam. I mi trudno jest zrozumieć ludzi, którzy mają taką pasję. Ale ta książka dobrze pokazuje to, co tymi ludźmi faktycznie motywuje i część z tych rzeczy to jest właśnie to, o czym powiedzieliśmy. I w książce też dobrze widać życie codzienne w zasadzie, jakby taką stronę techniczną tego, jak wyglądają takie wyprawy, bo to nie jest tak, że sobie okej, dobra,
wiemy na, nie wiem, pół roku przed, wiemy, że wtedy będzie ładna pogoda i że ta ładna pogoda będzie pomimo tego, że tam jest zima, więc wchodzimy, liczy nam się to jako wejście zimowe, więc trudniejsze, pakujemy manatki i jedziemy, tylko i od razu wchodzimy z marszu i idziemy sobie na te 8000 metrów, tylko właśnie, żeby zwalczać chorobę aklimatyzacyjną, chorobę wysokościową. Aby zwalczyć chorobę wysokościową, musimy się odpowiednio aklimatyzować na kolejnych wysokościach. Musimy czekać na okna pogodowe. Musimy dostać specjalne pozwolenie od władz kraju. 3 miesiące to nie jest tak, że 3 miesiące zajmuje ci przejście 8 km w górę. Dokładnie. Tylko 3 miesiące zajmuje ci mieszkanie w tych górach, żeby się zaaklimatyzować. Na wielu tysiącach metrów. Tak, i mieszka się i też sobie uświadommy to, że ci ludzie mieszkają kilka miesięcy niejednokrotnie na różnych wysokościach na górze, więc oni muszą ze sobą wziąć wszystko, żeby przeżyć przez 3 miesiące, na przykład w minus 40 stopniach, więc wyobraźmy sobie ilość rzeczy, które trzeba ze sobą wziąć. Tak, tam to też niejednokrotnie, jest hardcore. No i właśnie tych obozów, to nie może być jeden obóz, tylko to muszą być na przykład 3-4 obozy, tak, na terenie całej trasy, rozkładane po kolei. I tam nie ma za bardzo czasu na to, żeby składać jeden obóz i rozkładać potem kolejny, bo czasami trzeba będzie się cofnąć z tego drugiego do tego pierwszego, albo z tego trzeciego tak, do tego trzeba drugiego. Trzeba mieć ze sobą wszystko, jedzenie, leki, picie. Dokładnie, za każdym razem. A oprócz tego życie musi toczyć się normalnie. No a jak jest normalne życie, to jest też alkohol. I tutaj mamy jedną bardzo zabawną historię o tym, jak alkohol się kończy i co się wtedy dzieje. Nastrój na wyprawie zawsze siada. Bez alkoholu trudno wytrzymać, a ten szybko się kończy. Berbeka z Pawlikowskim opracowują sposób, jak go zdobyć. Trzeba sprawdzić, czy w apteczce wyprawowej nie ma spirytusu. Wykorzystuje się go do leczenia odmrożeń, wspomina Berbeka. Każdy szanujący się lekarz zabiera na wyprawy przynajmniej pół litra. W bazie pod Oczo Oju spirytus jest opisany tak, by odstraszać wszystkich, którzy chcą się do niego dobrać. Naklejka w języku polskim i angielskim informuje, że to absolutna trucizna. Berbeka z Pawlikowskim się nie zrażają. Podjęliśmy jedynie słuszną decyzję, że z tego pół litra zrobimy przepalankę. Kanadyjski lekarz próbował nas powstrzymać, ale uspokoiliśmy go, że to polska trucizna i damy jej radę. Z pół litra spirytusu zrobiliśmy litr przepalanki i jeszcze ćwiartkę. Wyszła świetnie. Wypiliśmy ją w jeden wieczór, opowiada Berbeka. Kanadyjski lekarz nie wierzy w wersję łagodnej polskiej trucizny. Informuje kierownika wyprawy, że dwóch jego wspinaczy w obozie na wysokości 5200 metrów pije truciznę, którą sami sobie przygotowali, palili cukier i czynili nad tym wywarem różne gusła, a teraz piją to i są coraz bardziej weseli. Kto pije? Pyta Zawada. Berbeka i Pawlikowski. A to nic im nie będzie. Tak, tam alkoholowi też jest poświęcony odpowiednia ilość czasu w tej książce. Tak jak mam wrażenie, jak zawsze opowiadamy o czymś, co się działo w latach 80. To pojawia się alkohol. No, musi być. I to najchętniej cały rozdział, jakiś taki sążny, żeby to wszystko opisać. Także oczywiście, no, żeby przeżyć te ekstremalne warunki, czasem trzeba się pewnie trochę znieczulić. Jedyne, co mnie teraz zastanawia, do czego nie zachęcamy. Dokładnie. Raczej nie pijemy w górach, jeżeli jesteśmy odpowiedzialni. Teraz tak sobie przypomniałem, że tam jak jest opisana ta wyprawa z 2013 roku, wyprawa narodowa, organizowana tam przez wielu sponsorów i tak dalej, w której w sumie 4 osoby starają się wejść i zdobyć Broad Peak, to tam w ogóle nie ma mowy o alkoholu. Mhm. Tam jest taki wątek, że tam oni sobie podbierali michałki, takie te cukierki, pamiętasz? Tak. I nie wiadomo, kto te cukierki kradł i tam zwracali uwagę, że ej, nie jedz ich tyle, bo ich zabraknie i tak dalej. Ale o alkoholu? W ogóle nie. A trudno mi uwierzyć w to, tak, że jak tam na każdej wyprawie wcześniej był, to tam nagle na tej ostatniej nie było. Bo znaczy, nie. Może rzeczywiście jest tak, że jak te warunki były takie ciężkie, bo były o wiele cięższe w latach 80. Sprzętowe i tak dalej, nie? To że rzeczywiście, żeby człowiek dał sobie radę psychicznie, to musi coś. No bo ja sobie potrafię to wyobrazić. Wtedy w 2013 oni też chyba 2 czy 3 miesiące spędzili. Tak, ale wiesz, już jest inny sprzęt. Są inne rzeczy. Nie masz tyle odmrożeń. No tak, masz, w sumie masz sieć i surfujesz po internecie, realizujesz wszystko innego, i mam wrażenie. Masz też wiele innych zajęć. Tak, no nie? Już nie jest, to już nie jest takie odcięcie, że idziesz i naprawdę. Znaczy jest absolutnie, to jest totalnie dalej masakra i bardzo ciężkie warunki. Ale ja mam takie cały czas wyobrażenie o tym wspinaniu się w latach 80., że to naprawdę było coś zupełnie innego niż współcześnie. No tak, tak, tak. Jakby życie w ogóle. To było 40 lat temu, tak? To było całkiem co innego. Wtedy jak wylecieli
do Kanady, przepraszam, jak wylecieli do Kanady, żeby tam się wspinać, to okazało się, że jak wylądowali, to że tam jednak jest drożej niż myśleli i że nie do końca uda im się sfinansować w ogóle tą wyprawę górską, więc zaczęli pracować gdzieś tam w Kanadzie, parali się różnymi zajęciami i część z nich stwierdziła, że oni w ogóle w tej Kanadzie zostają. Jeden leci do Stanów, drugi gdzieś tam, trzeci gdzieś tam i generalnie no po prostu uciekli z Polski, tak? To był ich motyw i wątek na to, żeby wylecieć. Berbeka też się nad tym zastanawiał, ale on miał żonę i dziecko bardzo małe, no to musiał wrócić. I to jest kolejny wątek, który się pojawia w wielu historiach na temat lat 80. Wyjeżdżasz za granicę, najprawdopodobniej nie wracasz potem do kraju, tak? Jak już ci się udało. Tu Berbeka wrócił i inni też później powracali ostatecznie, z tego co pamiętam. Podsumowując to wszystko, to jest to sport bardzo niebezpieczny. Ale powiedziałam odkrywczą myśl. Nie wiem, nie rozumiem. Może ja kiedyś się powinnam wybrać na jakąś taką wyprawę, żeby to zrozumieć. Mi się wydaje, że to jest jedna z takich rzeczy, że patrzysz z boku i myślisz sobie wariactwo, ale pewnie jakbyś poszedł na taką wyprawę, to nie wiem, że jakoś inaczej byś to... To gdybym ja poszedł na taką wyprawę, to ja na pewno w trakcie tej wyprawy myślałbym sobie i mówiłbym do siebie sam, co, jaki ty w ogóle jesteś głupi, dlaczego ty o tym w ogóle pomyślałeś, po coś ty tu przylazł, przecież jesteś taki zmęczony, w ogóle fizycznie niezdolny do tego, żeby łazić po tych górach. To był najgłupszy pomysł w twoim życiu, wracasz stąd jak najszybciej i nigdy więcej o tym nie myślisz, a jak już bym wrócił, to pomyślałbym, kurde, jakie to było fajne, chcę tam wrócić. No tak, ale to nawet jak jest z tatrami nawet, no nie wiem, tak. Jak idę... Znaczy z tatrami w sumie nie, ale... No dobra, ale jest tak, że się męczysz, tak, że się tak, wiesz, tak. Idziesz i jest mega ciężko, że są fragmenty, no nie wiem, na rysie czy na giewont. No tak, tak, ale chodzi mi o sam fakt, że po prostu idziesz i jest ci strasznie ciężko. Gorąco, niesiesz plecak, jest po prostu, no tak obiektywnie rzecz biorąc z boku, no to w sumie męczysz się. No nie jest to idealne miejsce do życia. No męczysz się, nie? Ale generalnie później masz takie, kurde, ale bym poszedł w góry, no... No tak, no tylko wiem, że tutaj to jest coś innego. Nie, no to też innego. Jakby patrząc z boku, to prawda. Męczysz się po to, żeby gdzieś wleźć, zobaczysz ładny widoczek przez chwilę i schodzisz. Tylko tam często nawet nie zobaczysz ładnego widoczku. Tylko, że tam właśnie, często nawet nie zobaczysz ładnego widoczku. Jak gdzieś wleziesz, to się okazuje, że w sumie nie wiadomo, czy to jest szczyt, czy to nie jest szczyt i w ogóle gdzie ty tak naprawdę jesteś. Ja jeszcze muszę tutaj poruszyć jeden temat. Ja nienawidzę mrozu, jak tam jest na przykład minus 40. I to jest jeszcze sobie wyobraźcie, że to nie jest minus 40, to jest po prostu minus 40 plus wiatr. Wiatr taki, czyli to się robi tak zwana odmrozina. To nie jest tak, że ty po prostu masz przemrożone tkanki. One są przemrożone i jeszcze od tego wiatru są przemrożone. Wow. To jest taka sucha odmrozina i to jest, no to jest naprawdę no ciężkie. Właśnie, to jest kolejna z rzeczy, które książka opowiada na temat rzeczywistości, która panuje w górach. Bo ja na przykład nie miałem świadomości tego, że tam potrafi być czasami aż minus 50 stopni, a odczuwalna pewnie jeszcze niższe. I to jest kolejna z tych rzeczy, o których mi chodzi, że w dzisiejszych czasach spokojnie pójdziesz do sklepu i kupisz śpiwór na minus 50 stopni. Tak. Są takie śpiwory. Ja nie wiem, jak oni kiedyś spali. Wtedy nie wiem, oni marzy. Czy pchali watę no w te śpiwory. Wiem. Może nie wiem. Pchali... Teraz są, jest możliwe zrobić takie materiały, żeby one były jeszcze te śpiwory w miarę lekkie i tak dalej. A kiedyś no nie było. Kolejną tak. rzeczą na przykład, z której nie każdy sobie zdaje sprawę, a taką techniczną, dosyć ciekawą, jest to, że tutaj w książce była opisana historia jednego uczestnika pewnej wyprawy, który opalił sobie uszy tak bardzo, przez to, że miał czapkę z daszkiem, a nie kapelusz, który zakrywałby mu uszy, a tam jest jednak wyższa wysokość, więc jest bliżej słońca, a poza tym mnóstwo światła jest odbijane przez śnieg i to powoduje, że słońce dociera naprawdę wszędzie. Jeden z uczestników wyprawy po prostu spalił sobie uszy od tego, że nie miał właściwego nakrycia głowy. Z kolei znajomy opowiadał mi o tym, że himalaiści, będąc w górach, muszą pamiętać o tym, o czym w życiu bym nie pomyślał, żeby smarować sobie kremem takim do opalania, kremem z filtrem, smarować sobie nos od dołu, tutaj te dziurki, bo to jest bardzo delikatna skóra, a słońce odbija się od śniegu i opala właśnie nos od dołu, naprawdę. No i tutaj potrafiają się pojawiać bardzo trudne oparzenia, a potem wyobraźcie sobie, że macie katar albo jakikolwiek problem w okolicach ust i nosa, a tutaj macie jedną wielką ranę. Więc to są takie rzeczy codzienne, o których w niskich wysokościach jeszcze na, toaleta no i toaleta do tego wszystkiego słoiki tak. z uryną, które jeszcze jest minus 50 stopni na zewnątrz, tam w miarę sobie jakoś tam zagrzejecie w środku, a żeby zrobić dwójkę trzeba wyjść, no. To już trzeba kombinować jak zdjąć spodnie na minus 50 stopniach, ja nie potrafię sobie tego wyobrazić.
Ja też nie. Bo jeszcze jest jedna rzecz, że jest minus 50 i ty masz 3 kurtki na sobie, siedzisz w śpiworze i tak jest masakra. Ale trzeba wyjść i to wszystko zdjąć. No. Nie. To nie jest na pewno nic przyjemnego. Nie, to chyba jednak nie dla mnie. Inną rzeczą na przykład, która też pojawia się tam na stronach książki, jest informacja o tym, że no jak się idzie w tych górach, zwłaszcza tych już 7-8 tysięcznikach, to po drodze spotykasz tych, którzy stracili tam życie po prostu. Nie? Niektórych się znosi, tak. To też prawda, ale no chyba większość jednak tam zostaje. Czasami w takich miejscach, że nikt do dzisiaj nie wie, gdzie oni tak naprawdę są. Albo pod śniegiem, albo w jakichś szczelinach. No i generalnie każdy krok tam może być twoim ostatnim, bo może się okazać, że jesteś w jakiejś szczelinie, zapadlinie, śnieg jest świeży i zaraz się zapadniesz. Tak. I może być problem. Więc także to sport dla odważnych. Sport dla odważnych. Książka ciekawa właśnie, to otwiera, pokazuje takie, trochę przybliża, jak, bo ja sobie wcześniej wyobrażałam jakoś te takie wyprawy w góry, ale tak też nie wiedziałam do końca, o co chodzi z tym, że one trwają na przykład 2 miesiące. Nie wiedziałam, dlaczego aż tyle. No. Może jakby wiedziałam, że czekają na, że jest aklimatyzacja, że czekają na okna pogodowe, ale teraz jakby tak bardziej to do mnie dotarło, jakie to jest grube przedsięwzięcie, jeszcze bardziej niż wcześniej. Zatem podsumowując, ja mogę powiedzieć tylko jedno. Ta książka raczej nie zachęci was do tego, żebyście się wspinali na wielotysięczniki, ale spowoduje, że może zrozumiecie trochę bardziej, dlaczego ludzie to robią. I jeszcze zrozumiecie, dlaczego ci ludzie to są ludzie naprawdę o niesamowitej wytrzymałości. I że to jest tak. Sport naprawdę dla wybranych. To z pewnością. I to wszystko na dzisiaj. Tak. Dziękujemy i do usłyszenia. Cześć. Thank you.